Górski Karabach na Zakaukaziu jest przedmiotem krwawego sporu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Zapraszam do oglądania. Druga co do wielkości miejscowość kraju, czyli Szusza, zachowała pomimo działań wojennych wiele zabytków, jak katedra Gazanczeto z XIX wieku, kościół Kanahjam, plac miejski i twierdze. W okolicy Szuszy znajduje się kanion Hunot. Największym miastem i stolicą jest Stepanakert, którego tereny zasiedlono już 5000 lat temu. Centrum Starego Miasta jest Plac Odrodzenia z najważniejszymi budynkami rządowymi. Miasto posiada dwa muzea, podświetlaną muzyczną fontannę i odbudowane lotnisko, którego nie można używać, ponieważ Azerbejdżan zadeklarował zestrzelenie każdego samolotu, który będzie obsługiwany przez port lotniczy. Vang to wioska z hotelem, który ze względu na kształt nazywany jest Tytanikiem. Centrum wioski ogrodzone jest płotem z tablic rejestracyjnych. W jaskini Azoch archeolodzy odnajdywali kości prehistorycznych ludzi i zwierząt, a także rysunki sprzed kilku tysięcy lat. Sama jaskinia jest domem dla nietoperzy. Historia Górskiego Karabachu, szczególnie współczesna, jest dosyć skomplikowana i krwawa. Tereny te, będące Królestwem Arcach, zostały wcielone w starożytności do Armenii, z którą się zasymilizowali. Ormiański Arcach później wpadał w ręce Arabów, Turków, Persów i Rosjan. Po podbiciu Zakaukazia przez Związek Radziecki, Górski Karabach stał się autonomiczną republiką Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W międzyczasie rozpoczęła się zintensyfikowana akcja zasiedlania Karabachu przez Azerów. Autonomiczny region starał się przyłączyć do Armenii lub stać się osobną republiką sowiecką, co skończyło się oddzieleniem od ZSRR 10 grudnia 1991 na wskutek referendum. Wtedy to Azerowie i Ormianie skoczyli sobie do gardeł. Dochodziło do etnicznych czystek. Wiele ormiańskich, ale nawet azerskich wiosek zostało wybitych przez uzbrojone oddziały. Azerowie zniknęli z Karabachu, podobnie jak wielu Ormian, także z właściwego Azerbejdżanu. Pierwsza faza wojny skończyła się zawieszeniem broni w 1994. W międzyczasie Armenia zajęła azerskie rejony oddzielające Arcach od macierzy. W 2020 rozpoczęła się druga faza wojny, podczas której Azerowie na nowo pozyskali wspomniane rejony, z wyjątkiem korytarza Laczyńskiego, łączącego Karabach z Armenią. Sama Republika Karabachu również straciła swoje terytoria, jak na przykład Szusza. Sytuacja Arcachu jest dramatyczna. Korytarz Laczyński blokują fejkowi ekoaktywiści z Azerbejdżanu, który dokonał w grudniu 22 inwazji na Armenię, której największy sprzymierzeniec Rosja jest słaba jak nigdy wcześniej. Ludności cywilnej brakuje żywności, leków, paliwa i gazu. Ponadto azerski reżim planuje na nowo zasiedlić Karabach Azerami, na których mogą czyhać miny zastawione przez wycofujących się Ormian. Nisko rozwinięta gospodarka kraju jest dosyć zróżnicowana. Leśnictwo i przemysł drzewny opiera się na bukach, grabach i dębach. W regionie Askeran wytwarza się wódkę morwową Tuti Ogi. Pod kontrolą kraju pozostało 6 elektrowni wodnych, których łączna moc wynosi 79 MW. Przed II wojną karabaską prąd był eksportowany do Armenii. W Karabachu funkcjonuje szereg kopalń, jak na przykład złota i miedzi we wsi Drumbon, a także zakłady zajmujące się obróbką kamieni budowlanych i szlachetnych, jak diamenty. Niepodległość Górskiego Karabachu uznały tylko 3 podobne postsowieckie republiki: Abchazja, Osetia Południowa i Naddniestrze. Wjazd do Górskiego Karabachu od strony Armenii władze Azerbejdżanu traktują jako przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy. Główną walutą jest dram ormiański, ale w obiegu jest też dram Karabachu, dosyć rzadki i ceniony przez kolekcjonerów. Nieuznawana republika posiada 12-zespołową ligę piłki nożnej, w której najbardziej utytułowanym klubem jest Lernain Arcach, który obecnie gra w ormiańskiej pierwszej dywizji. Ze względu na specyfikę Kaukazu, w Arcachu popularne są sztuki walki, głównie zapasy, sambo, a także karate. Karabascy sportowcy w międzynarodowych zawodach reprezentują Armenię. Karabach posiada własną kuchnię. Karabaska kiata to puszyste ciasto drożdżowe z maślaną kruszonką. Żęgialow acz są pszennymi plackami z zieleniną, które razem z woskiem pszczelim są podawane gościom podczas ceremonii powitania. W regionie powszechna jest też kuchnia ormiańska i azerska. W X wieku w Karabachu zaczął się formować ośrodek obróbki wełny. Sam region stał się rozpoznawalny z wyrobu dywanów, wyróżniających się wielobarwnością i użyciem jaskrawych kolorów. Istnieją 33 kompozycje karabaskich dywanów.
Armia Górskiego Karabachu jest głęboko zintegrowana z wojskiem Armenii, która dostarcza broń dla Arcachu, jak na przykład ormiańskie BSP i karabinki AK-103. Powstała w latach 90. jako zjednoczone jednostki samoobrony przeciw Sowietom i Azerom. Zdarzało im się walczyć z wysłanymi przez Baku najemnikami, jak Czeczeni i Mujahedini. Wojska Arcachu współpracują z międzynarodowymi organizacjami, jak na przykład OBWE. Arcach jest różnorodny geograficznie. Występują tu góry, lasy, stepy, bogate w 2000 gatunków roślin jak dzikie róże, jeżyny, tulipany, goździki, a także roślinność alpejska i tundrowa. Fauna jest raczej identyczna jak w Polsce. Nie tylko Ormianie i Azerowie zamieszkują sporny region. Mniejszościami w Karabachu są Asyryjczycy, Kurdowie i Grecy, a w przeszłości zdarzali się także Rosjanie, Tatarzy, Gruzini czy Białorusini. Proponujcie w komentarzach kraje do omówienia w następnych odcinkach.